Każdy taki materiał zaczyna się w hotelu, gdzie tak naprawdę zostajemy przydzieleni do naszych pokojów, zanim zajmiemy się tym, co oczywiście jest najważniejsze, czyli premierą nowych urządzeń. W przypadku dzisiejszej prezentacji, czyli Samsunga, chodzi tutaj o urządzenia z serii Galaxy S22 oraz tablety z serii S8. No i tutaj trzeba przyznać, że wszystko wiemy. I to jest chyba największy problem z tym wszystkim, bo my tak naprawdę to wszystko już wiemy. I wiecie, to nie jest tak, że ja się nie cieszę z takich wydarzeń. Naprawdę to jest coś, o czymś marzyłem przez bardzo długi czas. Tylko w obecnej sytuacji, kiedy to wszystko wycieka przed premierą, trochę mi to przypomina, nie wiem, jedzenie pierogów ruskich trzeci dzień. Uwielbiam pierogi ruskie i mógłbym je jeść naprawdę hurtowymi ilościami, ale po prostu jest to uczucie, kiedy pierwszego dnia one smakują wyśmienicie, drugiego dnia ta jakość spada, a trzeciego dnia tak naprawdę jesteście tak przyzwyczajeni do smaku i nie ma w nim żadnej nowości, więc w rezultacie po prostu traktujecie to jak każde inne jedzenie. I tak trochę jest z tymi premierami Samsunga, bo oczywiście jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku, ale mam też wrażenie, że jest to wydarzenie, które chyba mnie nie zaskoczy. Ale nagrywam to wszystko przed konferencją i przed prezentacją urządzeń, więc pierwszymi wrażeniami podzielę się z Wami za chwilę. Okej, wróciłem, bluzę zmieniłem, nieważne dlaczego. Natomiast ważne, by powiedzieć Wam co nieco o tych urządzeniach i o moich pierwszych wrażeniach. Przede wszystkim zacznę od wykonania, no bo tutaj trochę się pozmieniało. S22 i S22 Plus są teraz zauważalnie bardziej kanciaste. To znaczy, nie są w 100% kanciaste. To nie jest na przykład tak jak z Oppo Reno 6 5G, gdzie mieliśmy całkowicie wypłaszczone te boki. Te boki są zaokrąglone, jeśli chodzi o ramę, natomiast końce są ostre, no i to zaokrąglenie też nie jest tak duże, plus szkło z tyłu nie jest już zaoblone, no i faktycznie przez to tych urządzeń nie trzyma się aż tak wygodnie, a przynajmniej nie S22 Plus, który przez to wydaje się nieco za duży. W przypadku S22 nie dość, że jest to urządzenie z dużo mniejszym ekranem, to też raczej dużo lżejsze, więc to trzymanie jest łatwiejsze i dosięgamy do paska powiadomień bez problemu. W przypadku S22 Ultra akurat zaoblone szkło zachowano, więc faktycznie to urządzenie lepiej się trzyma, a we wszystkich trzech urządzeniach znajdziemy szkło Gorilla Victus Plus, czyli ulepszoną generację Gorilla Victus i w tym przypadku S22, czyli najtańszy model, także ma to szkło zarówno z przodu, jak i z tyłu, żeby, nie wiem, odróżnić się od S21 FE. Sensowna decyzja, cieszę się, że to szkło powraca, jednocześnie nie cieszę się, bo choć jest ono matowe, to tak naprawdę nadal zauważalnie się brudzi i przecieranie go będzie musem, no przynajmniej do momentu, w którym nie założycie etui, ale spokojnie, producent przewidział, że będziecie chcieli założyć etui, więc przygotował też całą masę takich rozwiązań. Gdy chodzi o resztę aspektów wykonania, to i tak jest to absolutny top. Mamy tutaj wodoodporność w standardzie IP68, mamy dobre spasowanie wszystkich guzików, one faktycznie klikają punktowo, no i te urządzenia po prostu prezentują się dobrze, no i trzeba przyznać, że ich kolory także wyglądają całkiem ciekawie, choć nie są jakieś najbardziej żywe, ale w tym roku na przykład wyrzucamy lawendę, no i zostajemy z takimi kolorami jak biały, czarny, ale także i zielony oraz taki różowy. Tak naprawdę to powiem Wam, że rendery nie oddają tego, jak te urządzenia wyglądają w rzeczywistości, ale też i zakładam, że warunki świetlne, jakie mieliśmy w naszym studiu nagraniowym, też nie do końca oddają to, jak te urządzenia będą wyglądały na co dzień, więc poczekałbym do premiery. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi urządzeniami, no to zobaczcie. Zobaczcie też przede wszystkim kolor burgundowy, bo on ma trochę z fioletu, on ma trochę z bordo, trochę z miedzi, trochę z wszystkiego tak naprawdę i wydaje mi się, że może to być najciekawszy wariant. Dostępny akurat tylko w przypadku S22 Ultra, o którym w sumie mógłbym powiedzieć, że to tak naprawdę Note. A dlaczego mógłbym tak powiedzieć? No dlatego, że powraca tutaj rysik S Pen. A właściwie Samsung mówi, że rysik bierze się od Note'a, natomiast możliwości fotograficzne i wideo biorą się z serii Galaxy, tak jakby Note'y miały gorsze aparaty. Tak czy inaczej, warto o tym rysiku wspomnieć, że jest to typowe rozwiązanie od Samsunga. Będziemy mieli gesty w powietrzu, no i będziemy mieli jeden przycisk, który pozwoli nam wywołać także różne funkcje, które wysuną się z boku ekranu i będziemy mogli zrobić notatkę, czy szybko wyciąć zrzut ekranu, czy coś przetłumaczyć. Kto korzystał z tych funkcji w Note'ach, na pewno doceni ich powrót. Kto będzie z nich korzystał w S22 po raz pierwszy, na pewno doceni ich praktyczność, bo Samsung pracował nad tym przez wiele lat i wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza implementacja rysika, jakiej kiedykolwiek możemy doczekać się tak naprawdę w technologii mobilnej. Natomiast warto tutaj wspomnieć o niskiej latencji rysika, 2,8 milisekundy, gdy korzystamy z aplikacji Samsung Notes i to jest naprawdę sprawne rozwiązanie. Co więcej, powiem Wam, że dzięki S Penowi kartkę możecie wyrzucić do kosza. Jest to bardzo dobre narzędzie do pisania, bardzo precyzyjne, bardzo też dobrze reagujące
na siłę nacisku. Ja akurat jestem z tych, którzy naciskają mocniej i miałem wrażenie, że faktycznie to urządzenie też na to reaguje. A swoją drogą Resik S Pen może też działać jako podpis kwalifikowany, więc jeżeli jesteście biznesmenami czy bizneswoman, no to będziecie mogli sobie bezproblemowo na takim nocie rzeczy podpisywać. Ja się cieszę na powrót Resika, zwłaszcza, że nie zmniejszyła się bateria, chociaż baterie zmniejszyły się akurat w modelach S22 i S22+. Tam akumulatory mają 3700 mAh i 4500 mAh, o 300 mAh mniej niż w odpowiednikach sprzed roku. No i zobaczymy, jak to wpłynie na czas pracy na baterii. Producent mówi, że dzięki nowemu procesorowi nie będzie problemów. Na pewno problemem będzie nie najszybsze ładowanie na S22, bowiem tutaj będziemy mieli jedynie 25-watową ładowarkę, nie w zestawie, trzeba będzie ją dokupić, a w przypadku S22+ i S22 Ultra mamy 45-watowe ładowanie po kablu. W przypadku wszystkich trzech modeli bezprzewodowe ładowanie ma z kolei moc 15 W. Jeśli chodzi o okrajanie wersji, no to tutaj S22 obrywa najmocniej, także w kwestii ekranu. Na papierze wydaje się wszystko tak naprawdę dość podobne, no bo mamy podobnie w S22 i S22 Plus ekran o rozdzielczości Full HD Plus i będziemy mieli tutaj Dynamic AMOLED 2X, także z odświeżaniem do 120 Hz. To w takim razie z czego okrojono ten ekran? Okrojono go z jasności maksymalnej, bowiem ta w S22 Plus i S22 Ultra może wynosić nawet 1750 nitów, a w S22 tylko 1300 nitów, choć wydaje mi się, że i tak będzie to bardzo jasne, gdy skorzystamy z trybu maksymalnej jasności. Warto też wspomnieć, że pojawi się tutaj algorytm Vision Booster, który ma za zadanie analizować, w jakich warunkach oglądamy oraz co oglądamy i podbijać kontrast po to, by poszczególne elementy były bardziej widoczne. Oczywiście podejrzewam, że też z przekłamaniem obrazu tego nie do końca dało się sprawdzić akurat w tych warunkach, które mieliśmy. Mam nadzieję, że to rozwiązanie będzie po prostu godne uwagi. Jeśli chodzi o wydajność, mogę Wam tylko powiedzieć o teorii, którą producent zaprezentował, czyli o tym, że mamy Exynosa 2200 i to jest jedyny procesor, jaki pojawi się w serii S22 w Polsce. I jeżeli chodzi o ten procesor, 4-nanometrowy proces litograficzny, maksymalne taktowanie, 3 GHz na jednym rdzeniu. No i ma to być dobre narzędzie do grania, także dzięki temu, że układ graficzny powstawał we współpracy z AMD. Natomiast może to być też dobre narzędzie, gdy chodzi o sztuczną inteligencję, bo ona ma być 2 razy mocniejsza niż to, co dotychczas widzieliśmy w poprzednich generacjach smartfonów. No i to ma się przekładać na bardziej inteligentną współpracę różnych elementów, na przykład lepsze zarządzanie odświeżaniem ekranu, czy też lepsze zarządzanie wysyłaniem danych bezprzewodowo, tak by Bluetooth nie konfliktowało się z Wi-Fi i tak dalej. A skoro przy Wi-Fi jesteśmy, to warto powiedzieć, że Galaxy S22 został okrojony z Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E znajdziemy tylko w modelu Plus oraz Ultra, no i jest to jakieś ograniczenie, ale też zakładam, że raczej większość z Was nie ma narzędzi do obsługi Wi-Fi 6E, więc podejrzewam, że ten kompromis tutaj ze strony Samsunga jak najbardziej jest sensowny. Oczywiście próżno tutaj szukać gniazda słuchawkowego, bo tego nie ma w przypadku modeli Samsunga, natomiast znajdziemy tutaj wszystkie standardowe moduły łączności. Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC, dużo zmian w urządzeniu dotyczy fotografii i oprogramowania do fotografii, ale przede wszystkim zmienił się moduł główny w S22 i S22+. Jest to 50-megapikselowa matryca, wcześniej było to jedynie 12 megapikseli. Akurat w S22 Ultra nadal będziemy mieli do czynienia ze 108-megapikselową matrycą. No i jeżeli chodzi o to, co ma się zmienić w oprogramowaniu, no przede wszystkim sztuczna inteligencja ma tutaj mocniej ingerować w zdjęcia nocne, ale także i wideo nocne, przy czym jej zadaniem będzie głównie odszumianie tego wideo. Co do głównych obiektywów, warto też wspomnieć, że zastosowano tutaj Super Clear Glass, czyli rozwiązanie, które ma zapobiegać odbiciom świetlnym. Akurat zastosowano je tylko na głównych obiektywach wszystkich trzech smartfonów, ale miejmy nadzieję, że faktycznie przełoży się na dobrą jakość i dzięki temu, nie wiem, Samsung będzie mógł w przyszłym roku zaimplementować je wszędzie. Co ciekawe, jeżeli będziecie przybliżać i będziecie blisko ogniskowej, która uruchomiłaby normalnie następny obiektyw, ale będzie on na przykład obiektywem z nieco ciemniejszą przesłoną, co akurat będzie bardzo widoczne w przypadku S22 Ultra, gdzie ten obiektyw z 10-krotnym przybliżeniem ma przesłonę f4.9, a ten z 3-krotnym przybliżeniem ma przesłonę f2.4, no to tutaj na przykład sztuczna inteligencja zadecyduje, czy faktycznie chcemy jeszcze się przełączać na ten obiektyw, czy może jakieś tam obliczenia nie są w stanie lepiej wyciągnąć tego zdjęcia, a z lepszą przesłoną i wtedy będzie ono rejestrowane obiektywem na przykład z 3-krotnym, a nie 10-krotnym powiększeniem, mimo że będziemy już faktycznie przy tym 10-krotnym przybliżeniu. Gdy mowa o tych ulepszonych trybach nagrywania, większej stabilizacji
przy ulepszonym trybie wideo, no to tutaj akurat ograniczeniem może być rozdzielczość, będzie to maksymalnie Full HD, chociaż myślę, że to chyba nie jest problem dla jakichś internetowych twórców. Tak czy inaczej, no Full HD, jeżeli chodzi o te wszystkie zaawansowane tryby wykorzystujące sztuczną inteligencję, jeszcze ten procesor najwyraźniej nie jest tak mocny, by faktycznie móc utylizować to wszystko przy 4K. Sztuczna inteligencja ma też swoje do powiedzenia w kwestii trybów portretowych, które mają być bardziej naturalne i to odcięcie ma być jeszcze lepsze, a także w kwestii HDR-u, który tutaj akurat będzie przejawiał się tym, że bardzo dużo informacji będzie przetwarzanych i tak naprawdę jednocześnie będzie nagrywany film zwykły, ten widoczny dla nas, film, który będzie opierał się na jasnych kadrach, a właściwie na przepalonym kadrze i film, który będzie bardzo ciemny. I to wszystko w 12-bitowym HDR-ze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, natomiast powodów do ekscytacji niewątpliwie tutaj sporo jest. Słowo o tabletach. Trzy rozmiary, 11, 12,4 i 14,6 cala w przypadku modelu Tab S Ultra. To już jest naprawdę gigant. Nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś sensownego wytłumaczenia dla tego, dlaczego miałbym używać tak dużego urządzenia, bo jak podczepię do niego klawiaturę, to w sumie wagą przypomina już laptopy, a podejrzewam, że taki LG Gram może być trochę lżejszy. Natomiast no, Samsung chce nas do tego wszystkiego przekonać ekosystemem i rysikiem S Pen. Ten rysik oczywiście jest zauważalnie większy niż w przypadku smartfonów, no i jest to też całkiem ciekawe rozwiązanie. Wydaje mi się, że Samsung zaimplementował podobnie dobry rysik i faktycznie to pisanie także jest tutaj precyzyjne i faktycznie do notowania taki ekran czy do rysowania może jak najbardziej się nadać. Natomiast wcięcie w 14,6-calowym tablecie, no kurczę, za mocno się chyba zainspirowali tym Apple'em w tym przypadku, bo nie widzę innego sensownego wytłumaczenia. Jasne, ramki są cienkie, ale ja myślę, że te aparaty dałyby radę tam się zmieścić, albo nawet dać trochę te większe ramki, też by nie zaszkodziło w przypadku tego urządzenia. Mniejsze warianty nie mają tego problemu, tam akurat aparat jest jeden, 12 megapikseli, który też znajduje się w tym większym tablecie, ale towarzyszy mu jeszcze jedno 12 megapikseli. Strasznie to zagmatwane, nie rozmawiajmy specjalnie za długo o aparatach, porozmawiajmy sobie o ekranach. Tutaj akurat jest duża różnica, bo w przypadku najtańszego urządzenia Tab S8 znajdziemy matrycę LTPS IPS LCD. To nie jest zły ekran, ale w porównaniu do Super AMOLED-ów, które znajdziemy w Tabie S8 Plus i S8 Ultra, no to porównanie jest dość brutalne, choć też wydaje mi się, że dla większości użytkowników nie będzie to chyba miało aż takiego znaczenia. To, co może mieć znaczenie, to fakt, że urządzenia będą wyposażone w Snapdragona 895, jednostkę wykonaną w 4-nanometrowym procesie litograficznym. No i będzie to bardzo wydajny procesor, chociaż tak naprawdę pierwszy raz o nim słyszę, więc zobaczymy pewnie w testach, jak to wszystko się okaże i czy będzie to wydajne urządzenie. Natomiast myślę, że tutaj Samsung faktycznie ma od siebie sporo funkcji, już nie będę wspominał o tych wszystkich S Penowych, ale możemy tutaj dzielić aplikacje właśnie na 3 na ekranie, możemy też korzystać z trybu DeX, który w tym przypadku będzie bardzo użyteczny, bo tych aplikacji możemy włożyć jeszcze więcej. No i to wszystko spina się w ramach ekosystemu, wiecie, przekazywanie połączeń, czy używanie swojego Galaxy Ultra po to, by na przykład służył on jako jedno z narzędzi w Photoshopie, no to wszystko jest na pewno jakąś korzyścią dla tych, którzy chcą być w tym ekosystemie, a trzeba przyznać, że Samsung się stara, by ten ekosystem wyglądał bardzo atrakcyjnie. Posłuchałem sobie też trochę muzyki z 4 głośników, ale też niespecjalnie długo i multimedialnie będzie to naprawdę super urządzenie. Wydaje mi się, że tutaj nie ma co tak naprawdę się popsuć, a jeżeli chodzi o wrażenia dźwiękowe, no to nie będziecie rozczarowani, jest głośno, ale jest też klarownie. No i po prostu te tablety wyglądają solidnie, a co do solidności ich, no to tutaj też pojawia się minus, chyba jeszcze większy niż w przypadku smartfonów. Teoretycznie mamy matowe tyły, ale one bardzo mocno się palcują i bardzo trudno jest to zetrzeć. Być może dlatego, że nie jest to już szkło, ale jest to metal i faktycznie przez to pojawiają się problemy właśnie z tym wykonaniem. Natomiast no, będziecie musieli mieć nie tylko ściereczkę, ale też i jakiś płyn albo cokolwiek, co pomoże Wam zetrzeć brud z tabletu, bo faktycznie bez tego będzie to wszystko wyglądało no, przeciętnie. Jakie będą ceny nowych smartfonów Galaxy? Podpowiem Wam, tanio nie będzie. Za Galaxy S22 zapłacimy minimum 3999 zł. Nie wiem, czy ta cena jest za wariant 828 czy 8256. Obstawiam, że za ten z mniejszą ilością pamięci, za Galaxy S22 Plus zapłacimy minimum 4999 zł, a w przypadku S22 Ultra zapłacimy minimum 5899 zł. I nie wiem, czy to nie będzie cena za wersję 828 GB,
więc no, nie będzie to wyglądało jakoś super dobrze. Co do cen tabletów, tutaj nie będę Wam mówił wszystkich, poproszę Kubę, żeby w ramach montażu po prostu wrzucił tekst, bo tych wariantów jest całkiem sporo i trzeba przyznać, że tablety też nie należą do najtańszych, nawet jeżeli chcecie zdecydować się na ten z panelem IPS, więc też trzeba brać pod uwagę, że jeżeli byście mieli kompletować taki zestaw urządzeń, to na pewno to tanio nie wyjdzie. Natomiast możecie sobie trochę obniżyć cenę, jeżeli na przykład będziecie oddawali poprzednie modele. Jeżeli na przykład chcecie kupić S22 Ultra i oddajecie S21 Ultra i on jest w dobrym stanie, tam nie ma żadnych rys, ekran świeci tak jak trzeba, to jesteście w stanie odzyskać dzięki Samsungowi nawet 3000 zł, no i faktycznie wtedy możecie kupić taki model zauważalnie taniej. Oprócz tego w przedsprzedaży będą dostępne także słuchawki Galaxy Buds Pro do wszystkich trzech modeli i tutaj akurat jest tylko zróżnicowanie w tym, które modele będą w przedsprzedaży do kiedy, bo na przykład Galaxy S22 i S22 Plus będą w przedsprzedaży do 10 marca, natomiast S22 Ultra do 24 lutego, więc będzie można go nabyć szybciej. Tablety, podobnie jak smartfon Ultra, będą dostępne w przedsprzedaży do 24 lutego, no i będziemy mogli w tej przedsprzedaży wyrwać do nich etui z klawiaturą, więc na pewno jest to opcja godna rozważenia. Ale pojawia się pytanie, czy faktycznie godną rozważenia opcją jest wydanie takiej ilości pieniędzy na te urządzenia? Dajcie znać w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!